Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał: Wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus może: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jona, albowiem nie objawił ci tego ciała i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół, aby bramy piekielnego nie przemogły. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjasz. Oto słowo Pańskie. Gdybym miał taką umiejętność,
myśli, ktoś pewno pomyśli, dla mnie Jezus jest Bogiem, dla mnie jest przyjacielem. Ktoś inny powie, że tu przychodzi, bo kocha Pana Jezusa i chce z Nim być. I tak to były przeróżne, przeróżne dla mnie jest powietrze, jest oddech. Przeróżne odpowiedzi wypadały, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I wydaje się, że to właśnie, że to właściwie odpowiedź. Bo jest, tak się wydaje, że one są właściwe. Ale tylko się wydaje. To się tylko wydaje, czy na pewno Jezus jest dla Ciebie tym, którego kochasz. Czym jest miłość? Czym jest miłość? Najlepiej pokazuje to nam dziecko. Zobaczcie, zwłaszcza te dzieci do 5 roku życia. One lubią tego, kto poświęca im czas. To dziecko kocha tego, kto poświęca mu czas. Jak ktoś kocha, to poświęca czas kochanej osobie. Mamy każdą sekundę, mamy każdą sekundę spędzają ze swoim małym dzieckiem. One są cały czas, ta mamusia jest ze swoim dzieckiem cały czas, a ono w zamian obdarza mamę zaufaniem i uśmiechem. To dziecko lgnie do mamy. Słuchajcie, pewien ojciec chrzestny, to jest taki przykład, pewien ojciec chrzestny obdarował swojego chrześniaka przeróżnymi prezentami. Najróżniejsze. Chłopiec bardzo się cieszył, ale zdecydowanie kochał bardziej dziadka niż tego ojca chrzestnego, któremu te prezenty dawał. Dlaczego bardziej dziadka? Bo dziadek bawił się z tym dzieckiem, tymi prezentami. Dziadek się z nim bawił. Czas, jaki z kimś spędzamy, jest odzwierciedleniem tego, jak kochamy. Skoro Jezus jest dla Ciebie Bogiem, dla którego tu przychodzisz z miłości, to teraz zamknij oczy i zastanów się, postaraj się pomyśleć. Słuchajcie, to jest możliwe. Niech opuść nawet głowę na to. I zamknij oczy i się zastanów, bo tak jest łatwiej. Nic się nie będzie rozpraszać. Zastanów się w tym minionym tygodniu, ile czasu spędziłeś z Panem Jezusem. Ile czasu z Nim spędziłeś. Ile razy westchnąłeś do Jezusa, mówiąc Mu: dziękuję Ci Boże. Dziękuję Ci Boże za zdrowie, za moich rodziców. Dziękuję Ci za te piękne kwiaty, które mnie otaczają. Ile różańców wysłuchiłeś? Albo ile Ojcze Nasz wysłuchiłeś? Ile razy zastanowiłeś się, czego chciałby Bóg w danej sytuacji? Ja tak chcę, ale czego by Jezus chciał? Ile razy się zastanowiłeś? Jaki czas poświęciłeś na poznanie Jezusa i Jego nauki? Czy w ogóle się nad tym pochyliłeś? Jesteś z Nim stały, czy jesteś z Nim w stałej relacji? Czy może wychodząc z kościoła zupełnie zapominasz? Byłeś, odwaliłeś, byłeś na mszy. Dobra, Panie Boże, do zobaczenia za tydzień. Na mszy świętej. Czy tak nie jest? Różnie z tym bywa. I powtórzę więc pytanie, wciąż będę powtarzał, za kogo Ty uważasz? Ty. Za kogo Ty i ja uważasz Jezusa Chrystusa? To chyba najważniejsze pytanie, bo jak sobie na nie odpowiesz, to zrozumiesz, dlaczego Twoje modlitwy tak bardzo często nie są wysłuchiwane. Tak jakby Pan Jezus Cię nie słyszał. Jeżeli modlisz się modlitwą pomrużańcą, modlitwą popijańską czy inną, tylko po to, by dostać pracę, by dostać uzdrowienie dla dziecka, dla siebie, to taka modlitwa nie działa, bo traktujesz Jezusa jak sprzedawcę na targu. Jezus jest tylko
Bóg nie zrobił tego, co chciałeś, ale poprowadził sprawę w lepszy dla Ciebie sposób. Pan Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. Pan Bóg, słyszysz, co mówię? Pan Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy. To my jej potrzebujemy. To my potrzebujemy modlitwy, by zbliżyć się do Boga, by spędzić z Nim czas i pokazać, jak bardzo to kochamy. To jest dla nas. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu kazanie. I podchodzi po tym kazaniu, łapie mnie Pan i mówi, że siedzę, muszę Ci coś powiedzieć. Że jak tak słuchałem tego kazania, to muszę powiedzieć, że Bóg zgiął nasze kolana, moje i żony. Pan Bóg zawołał nas. Nie wiem, może tylko ja jestem tego przewrażliwiony, że widzę to, co się dzieje.
się robi Bożkiem. To będzie problem. Boże sztucznej inteligencji, która już się domyka spod kontroli. Do czego my zmierzamy? Do czego zmierza dzisiejszy człowiek XXI wieku? Kim dla Ciebie jest Jezus?